Wdzięczna jak Jeruzalem, groźna jak zbrojne zastępy, odwróć ode mnie Twe oczy, bo mnie niepokoją. Oto przede mną winnica moja, oto przede mną moja własna winnica. Tysiąc cyklów, Salomonie, dla Ciebie, 200 stróżom jej owocu. O Ty, która mieszkasz w ogrodach, daj mi usłyszeć Twój głos. O Ty, która mieszkasz w ogrodach, daj mi usłyszeć Twój głos. Święto Zwiastowania, kiedy trochę spóźniona weszłam do kościoła na mszę świętą, arcybiskup i księża wychodzili już z zakrystii. Matka Boża powiedziała do mnie swoim delikatnym, słodkim, kobiecym głosem. Dzisiaj jest dzień nauki dla Ciebie. Pragnę, abyś się mocno skupiła na tym, czego doświadczysz, ponieważ będziesz dzielić się tym z całą ludzkością. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, był chór pięknych głosów, śpiewający z oddali. Chwilami muzyka zbliżała się, a potem oddalała, tak jak szmer wiatru. Arcybiskup rozpoczął mszę świętą i kiedy doszedł do aktu pokuty, Maryja powiedziała: z głębi serca proś Pana, aby przebaczył Ci grzechy, którymi Go obraziłaś. W ten sposób będziesz mogła godnie uczestniczyć w tym przywileju, jakim jest uczestniczenie we mszy świętej. Pomyślałam, jestem przecież w stanie łaski uświęcającej. Nie dalej jak wczoraj wyspowiadałam się. Matka Boża odpowiedziała: myślisz, że od wczoraj nie obraziłaś Pana? Pozwól, że przypomnę Ci parę wydarzeń. Kiedy wychodziłaś do kościoła, przyszła dziewczynka, która Ci pomaga, aby Cię o coś poprosić. Byłaś spóźniona i śpieszyłaś się, dlatego odpowiedziałaś jej niezbyt grzecznie. To był brak miłości z Twojej strony. A mówisz, że nie obraziłaś Boga. Kiedy tu przyszłaś, Twoją drogę przeciął autobus, prawie Cię potrącił. Wyraziłaś się niezbyt odpowiednio pod adresem tego biednego człowieka, zamiast powrócić do odmawiania swoich modlitw, by się przygotować do mszy świętej. Brakło Ci miłości i utraciłaś pokój, cierpliwość. A Ty mówisz, że nie zraniłaś Boga. Przyszłaś na ostatnią chwilę, kiedy celebransi wychodzili w procesji odprawiać mszę i zamierzasz uczestniczyć w niej bez wcześniejszego przygotowania. Dlaczego Wy wszyscy przychodzicie na ostatnią chwilę? Powinniście przychodzić wcześniej, aby pomodlić się i poprosić Pana, aby zesłał swojego Ducha Świętego, by Ten mógł obdarzyć Was pokojem i oczyścić od ducha tego świata, od Waszych niepokojów, problemów i rozproszenia. On
czyni was zdolnymi przeżyć ten święty moment. Wy jednak przychodzicie niemal na początku celebracji i uczestniczycie w niej tak, jak w jakimkolwiek wydarzeniu, bez żadnego duchowego przygotowania. Przecież to jest największy z cudów. Przyszliście przeżywać moment, kiedy najwyższy Bóg daje swój największy dar, a nie umiecie tego docenić. To mi wystarczyło. Poczułam się bardzo źle z powodu tego, że tak wiele razy niewystarczająco prosiłam Boga o przebaczenie. Ponieważ był to dzień świąteczny, w kościele rozbrzmiała chwała na wysokości. Matka Boża powiedziała: uwielbiaj i błogosław z całej swojej miłości świętą Trójcę, uznając siebie za jej stworzenie i dziecko. Jakże inne było to chwała na wysokości Bogu. Nagle zobaczyłam siebie w miejscu odległym, pełnym światła, w obecności całego majestatu tronu Bożego. I ja byłam samą miłością dziękczynną, kiedy powtarzałam: chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący. Przyszło mi na myśl ojcowskie, pełne dobroci oblicze Ojca. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Syn Ojca, który gładzisz grzechy świata. Jezus znajdował się przede mną z tym obliczem pełnym miłości i miłosierdzia. Tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. W tym momencie Bóg wspaniałej miłości wstrząsał całym moim bytem. Poprosiłem: Panie, wyzwól mnie całkowicie z ducha zła. Moje serce do Ciebie należy. Panie mój, ześlij mi Twój pokój, abym jak najbardziej skorzystała z tej Eucharystii i aby moje życie przyniosło jak najlepsze owoce. Duchu Święty Boże, przemień mnie, działaj we mnie, prowadź mnie, o Boże. Udziel mi darów, których potrzebuję, aby Ci jak najlepiej służyć. Nastąpił moment liturgii Słowa i Maryja kazała mi powtórzyć: Panie, dzisiaj chcę słuchać Twojego Słowa i przynieść obfity owoc. Proszę, aby Twój Duch Święty oczyścił wnętrze mojego serca, aby Twoje Słowo wzrastało i rozwijało się w nim. Potem Najświętsza Panna powiedziała: chcę, abyś uważała na czytaniach i na całej homilii. Pamiętaj o tym, co mówi Biblia, że Słowo Boże nie wraca, dopóki nie wyda plonu. Jeśli będziesz pilnie słuchać, część z tego, co usłyszysz, pozostanie w tobie. Powinnaś próbować przypominać przez cały dzień te słowa, które zrobiły na tobie wrażenie. Czasem to mogą być dwa zdania, innym razem cały usłyszany fragment Ewangelii, a czasem tylko jedno słowo. Delektuj się tym przez resztę dnia, a stanie się to ciałem w tobie, gdyż taka jest droga przemieniania życia. Słowo Boże ma przemieniać człowieka. A teraz powiedz Panu, że jesteś tu, aby słuchać tego, co On pragnie powiedzieć dzisiaj Twemu sercu. Ponownie podziękowałam Bogu za to, że dał mi możliwość wysłuchania Jego słowa. Prosiłam Go o przebaczenie za to, że miałam serce tak twarde przez tyle lat.
i za to, że uczyłam moje dzieci chodzić na mszę w niedzielę jedynie dlatego, że tak nakazuje Kościół, a nie z miłości, z konieczności napełnienia się Bogiem. Ja sama uczestniczyłam tyle razy w Eucharystii, przede wszystkim z obowiązku, i uważałam, że przez to będę zbawiona. W ogóle nie myślałam o tym, aby ją przeżywać i zwracać uwagę na czytania, na homilię kapłana. Jaki ból odczułam z powodu straty tylu lat, z powodu mojej niewiedzy. Ile razy nasze uczestnictwo we mszy świętej jest powierzchowne? Przychodzimy, bo jest ślub, pogrzeb lub chcemy pokazać się przed ludźmi. Jaka wielka jest niewiedza o Kościele i sakramentach. Ileż czasu marnujemy na pragnienie nauczenia się i zdobycia wiedzy o rzeczach tego świata, które w pewnym momencie mogą zniknąć, nie pozostawiając nam nic, a które na końcu życia na nic się nam nie przydadzą, ani nie przedłużą nawet o minutę naszego życia. Tymczasem o tym, dzięki czemu zdobywamy trochę nieba na ziemi i potem życie wieczne, nie wiemy nic. A nazywamy się mężczyznami i kobietami wykształconymi. Chwilę później nastąpiło ofiarowanie i Matka Boża powiedziała: módl się w taki sposób: Panie, ofiarowuję Ci się cała, czym jestem, to, co posiadam, to, co potrafię. Wszystko to wkładam w Twoje ręce. Ty, Panie, buduj, posługując się małością, którą jestem. Przez zasługi Twojego Syna przemień mnie, Boże Najwyższy, proszę Cię, za moją rodzinę, dobrodziejów, za wszystkich ludzi, którzy walczą przeciw nam, za tych, którzy polecali się moim modlitwom. Naucz mnie kłaść moje serce na ziemi, aby ich droga była mniej twarda. Tak modlili się święci. Chcę, abyście wy wszyscy też tak czynili. Nagle z ławek zaczęły się podnosić jakieś postacie, których wcześniej nie widziałam. Wyglądało to tak, jakby z każdej osoby, która znajdowała się w katedrze, ktoś się wyłaniał. Kościół zapełnił się istotami młodymi, pięknymi. Były one przeodziane w lśniąco białe tuniki. Postacie te przechodziły od nawy głównej i kierowały się w stronę ołtarza. Matka Boża powiedziała: patrz, to są aniołowie stróże każdej z osób, która znajduje się w kościele. To właśnie w tym momencie Twój anioł stróż zanosi Twoje dary i prośby przed ołtarz Pana. Ich rysy twarzy były bardzo piękne, niemal kobiece, zaś wzrost, budowa ciała oraz ręce męskie. Nagie stopy nie dotykały ziemi. Część z nich niosła jakby złotą misę z czymś, co promieniowało czystym złotym światłem. Najświętsza Panna powiedziała: to są aniołowie stróże tych ludzi, którzy ofiarują mszę świętą w wielu intencjach i którzy są świadomi tego, co oznacza ta celebracja. Oni mają coś do ofiarowania Panu. Ofiaruj siebie w tym momencie. Podaruj swoje żale, bóle, nadzieje, smutki, radości, prośby. Pamiętaj, że msza święta ma nieskończoną wartość. Z tego względu bądź hojna w ofiarowywaniu siebie i w prośbach. Za pierwszymi aniołami postępowali następni, którzy mieli puste ręce. Matka Boża powiedziała: to są aniołowie stróże ludzi, którzy są tutaj, ale nigdy nic nie ofiarują. Nie są zainteresowani przeżywaniem każdego momentu mszy świętej i nie mają daru do zaniesienia przed ołtarz Pana. Na końcu procesji szli aniołowie, którzy byli dosyć smutni.
z rękami splecionymi do modlitwy, ale ze spuszczonym wzrokiem. To są aniołowie stróże ludzi, którzy są tutaj, a jakby ich nie było, bo przyszli przymuszeni, przyszli z obowiązku, bez pragnienia uczestniczenia we mszy świętej. Aniołowie idą dalej smutni, ponieważ nie mają nic do złożenia na ołtarzu, poza własnymi modlitwami. Nie zasmucaj swojego anioła stróża. Proś o wiele, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Pamiętaj, że ofiara, która najbardziej podoba się Panu, to ta, gdy samą siebie ofiarujesz jako ofiarę całopalną. Tak, aby Jezus mógł przemienić ciebie przez swoje zasługi. Co możesz ofiarować Ojcu sama z siebie? Nicość i grzech. Ojcu podobają się ofiary połączone z zasługami Jezusa. Procesja była niewyobrażalnie piękna. Potem znikły mi sprzed oczu wszystkie te istoty niebieskie, składające hołd przed ołtarzem, jedne składające swój dar na ziemi, inne klękające z twarzą prawie przy ziemi i potem podchodzące do Niego. Nastąpił końcowy moment prefacji i kiedy wierni odmawiali święty, 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 nagle wszystko, co znajdowało się z tyłu celebransów, zniknęło. Po lewej stronie, za arcybiskupem, pojawiły się tysiące aniołów. Ubrani byli w tuniki podobne do białych szat kapłanów czy ministrantów. Wszyscy oni uklękli z rękoma złożonymi do modlitwy i skłaniali głowy, oddając Bogu cześć. Słychać było piękną muzykę, tak jakby liczne chóry różnymi głosami śpiewały unisono razem z ludźmi. Święty, święty, święty. Nastąpił moment konsekracji, cudu nad cudami. Za arcybiskupem pojawił się tłum ludzi. Wszyscy mieli na sobie tuniki w kolorach pastelowych. Ich twarze były promienne, pełne radości. Mogłoby się komuś wydawać, nie umiem powiedzieć dlaczego, że byli ludźmi w różnym wieku, ale ich twarze miały szczęśliwy wyraz i były bez zmarszczek. Klęknęli. Podobnie jak przy śpiewie święty, święty, święty. Matka Boża powiedziała: to są wszyscy święci i błogosławieni. Pomiędzy nimi są dusze Twoich krewnych, którzy już cieszą się oglądaniem Boga. Potem zobaczyłam, że dokładnie po prawej stronie arcybiskupa, w odległości jednego kroku za celebransem, jakby nieco nad ziemią, klęczała Najświętsza Dziewica na tkaninach bardzo delikatnych, przeźroczystych i jednocześnie świetlistych, jak krystaliczna woda. Miała ręce złożone, patrzyła uważnie, z szacunkiem na celebransa. Mówiła do mnie z tamtego miejsca, cicho, prosto do serca, nie patrząc na mnie. Dziwi cię, że widzisz mnie stojącą za arcybiskupem, nieprawdaż? Tak właśnie powinno być. Z całą miłością, jaką mój syn mi daje, nigdy nie dał mi godności, jaką obdarzył kapłanów. Daru kapłaństwa do uobecniania codziennego cudu Eucharystii. Z tego powodu czuję głęboki szacunek dla księży i dla cudu, jaki Bóg czyni przez ich posługę.
to właśnie zmusza mnie do klęknięcia tutaj, za nimi. Przed ołtarzem pojawiły się cienie ludzi w szarych kolorach ze wzniesionymi rękami. Maryja powiedziała: to są błogosławione dusze czyśćcowe, które czekają na wasze modlitwy, aby dokonało się ich oczyszczenie. Nie przestawajcie wstawiać się za nimi. Oni modlą się za was, ale nie mogą modlić się za siebie. To wy macie się za nich modlić, aby pomóc im wydostać się z czyśćca, aby mogli być z Bogiem i cieszyć się wiecznie Jego obecnością. Maryja dodała: teraz widzisz, że jestem tutaj cały czas. Ludzie udają się na pielgrzymki, szukając miejsc, gdzie się objawiłam. To dobrze, ze względu na łaski, które tam otrzymają. Ale podczas żadnego z objawień, w żadnym innym miejscu nie jestem dłużej obecna niż w czasie mszy świętej. Zawsze mnie znajdziesz u stóp ołtarza, gdzie odprawia się Eucharystię. U stóp tabernakulum trwam z aniołami, ponieważ jestem zawsze z Jezusem. Widząc to piękne oblicze Matki oraz wszystkich innych z promieniującymi twarzami, złączonymi rękoma, czekających na cud, który powtarza się nieustannie, czułam się, jakbym była w samym niebie. I pomyśl, że są ludzie, którzy w tym momencie są rozproszeni na rozmowie. Przykro mi to mówić, ale wiele osób stoi z założonymi rękoma, tak jakby składali hołd Panu, jak równy równemu sobie. Powiedz wszystkim ludziom, że człowiek nigdy nie jest bardziej człowiekiem, niż kiedy upada na kolana przed Bogiem. Celebrans wypowiedział słowa konsekracji. Był osobą normalnego wzrostu, lecz nagle jakby zaczął wzrastać, przekształcać się w osobę pełną światła, światła nadprzyrodzonego, od białego do złotego. Światło otoczyło go i stało się bardzo mocne na twarzy, tak że nie mogłam już dostrzec jego rysów. Kiedy podniósł hostię, zobaczyłam jego dłonie. Miały na grzbiecie znaki, z których wychodziło wielkie światło. To był Jezus. To był On. Swoim ciałem otaczał ciało celebransa, jakby okalał miłosiernie dłonie arcybiskupa. W tym momencie hostia zaczęła jakby rosnąć, stała się wielka. Na niej ukazała się cudowna twarz Jezusa, spoglądającego na swój lud. Instynktownie chciałam skłonić głowę, ale Matka Boża powiedziała: nie patrz na dół, podnieś swój wzrok i kontempluj go. Wpatruj się w Niego i powtarzaj modlitwę z Fatimy. Panie, wierzę, adoruję, ufam i kocham Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Ciebie. Teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i składaj hołd Królowi Królów. Wydawało mi się, że byłam jedyną osobą, na którą patrzy z ogromnej hostii. Ale zrozumiałam, że On w ten sposób, to jest z bezgraniczną miłością, patrzy na każdą osobę. Przez ułamek sekundy pomyślałam, że Jezus jakby trzymał ciało celebransa i równocześnie był w hostii, którą celebrans właśnie obniżył, opuszczając ramiona. Celebrans położył na ołtarzu hostię
i natychmiast wrócił do normalnych rozmiarów. Arcybiskup wypowiedział słowa konsekracji wina. Wypowiadania jego słów, niebo i ziemia rozbłysły. Ściany i sufit kościoła zniknęły. Wszystko było pogrążone w mroku. Światło jaśniało tylko na ołtarzu. Nagle ujrzałam zawieszonego w powietrzu Jezusa ukrzyżowanego od głowy aż do klatki piersiowej. Pionową belkę podtrzymywały jakieś wielkie i mocne ręce. Z tego blasku oddzieliła się światłość, jakby mała gołębica, bardzo lśniąca, która unosiła się do szybkiego lotu po kościele i spoczęła na lewym ramieniu arcybiskupa. On zaś nadal wydawał mi się samym Jezusem, gdyż potrafiłam odróżnić Jego rany, świetliste zranienia i ciało. Jednak twarzy nie widziałam. W górze zaś mogłam dostrzec Jezusa ukrzyżowanego. Głowa opadała Mu na prawy bok. Kontemplowałam Jego twarz, zbite i pokaleczone ramiona. W prawym boku klatki piersiowej miał ranę i płynęła z niej krew na lewą stronę, a na prawo, myślę, że płynęła woda, bo bardzo błyszczała. Były to jakby strumienie światła, które wychodziły i kierowały się na wiernych, na prawo i lewo. Przerażała mnie ilość krwi, która spływała do kielicha. Pomyślałam, że zaleje i poplami cały ołtarz, jednak nie spadła na niego ani jedna kropla. W tym momencie dziewica powiedziała: to cud nad cudami. Powtarzam ci, dla Pana nie istnieje ani czas, ani odległość i w momencie przeistoczenia wszyscy zgromadzeni są zabierani do stóp Kalwarii i znajdują się tam w chwili ukrzyżowania Jezusa. Czy można to sobie wyobrazić? Nasze oczy nie potrafią tego zobaczyć, ale wszyscy jesteśmy obecni w tej chwili, kiedy krzyżują Jezusa i kiedy prosi On o przebaczenie Ojca nie tylko tym, którzy Go zabijają, lecz i nam, każdego naszego grzechu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedy mieliśmy odmawiać Ojcze Nasz, Jezus po raz pierwszy podczas celebracji odezwał się do mnie. Poczekaj. Chcę, abyś modliła się z najgłębszego wnętrza, z jakiego tylko możesz wołać. Przypomnij sobie osobę czy osoby, które najbardziej cię w życiu zraniły i wyrządziły ci krzywdę. Abyś je przytuliła do piersi i powiedziała im z całego serca: w imię Jezusa Chrystusa przebaczam wam i życzę pokoju. W imię Jezusa proszę, abyście mi przebaczyli i życzyli pokoju. Jeśli osoba zasługuje na ten pokój, otrzyma go wraz z wielkim dobrem. Jeśli nie jest w stanie otworzyć się na niego, to powróci on do twojego serca.
ale nie chcę, abyś otrzymywała czy dawała znak pokoju innym osobom, kiedy nie jesteś w stanie przebaczyć i doświadczyć go najpierw w swoim sercu. Uważajcie na to, co czynicie. Powtarzacie: Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jeśli jesteście zdolni przebaczyć, ale nie zapomnieć, jak mówią niektórzy, stawiacie warunki Bożemu przebaczeniu. Mówicie: przebacz mi tylko tak, jak ja jestem zdolny przebaczyć, ale nie więcej. Nie wiem, jak mam wyrazić mój ból, bo zdaję sobie sprawę, w jakim stopniu możemy zranić Pana i jak możemy krzywdzić samych siebie z powodu żywienia tylu uraz, złych uczuć i z powodu innych złych rzeczy, które rodzą się z kompleksów i drażliwości. Przebaczałam z serca i prosiłam o przebaczenie dla wszystkich, którzy mnie kiedyś zranili, aby odczuć pokój Pański. Celebrans powiedział: obdarz nas pokojem i jednością, a potem pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Nagle zobaczyłam, że pomiędzy niektórymi, ale nie wszystkimi, osobami, które przekazywały sobie znak pokoju, ukazywało się intensywne światło. Wiedziałam, że to Jezus i niemal rzuciłam się, aby uścisnąć osobę, która była obok mnie. Prawdziwie odczułam uścisk Pana w tym świetle. To On mnie uścisnął, aby dać mi swój pokój, gdyż w tym momencie byłam zdolna przebaczyć i wyrzucić z mojego serca wszelki żal do innych osób. Jezus pragnie dzielić z nami tę chwilę radości, ściskając nas, aby życzyć nam swego pokoju. Nastąpił moment komunii świętej celebransów. Wtedy znowu moją uwagę skierowałam na wszystkich kapłanów wraz z arcybiskupem. Kiedy on przyjmował komunię świętą, dziewica powiedziała: to jest chwila modlitwy za celebransa i kapłanów, którzy mu towarzyszą. Powtarzaj razem ze mną: Panie, błogosław im, uświęć ich, pomagaj im, oczyść ich, kochaj ich, strzeż ich, podtrzymuj ich Twoją miłością. Pamiętajcie o wszystkich kapłanach na świecie. Módlcie się za wszystkie dusze poświęcone. Umiłowani bracia, to jest moment, w którym powinniśmy modlić się za kapłanów, bo oni są Kościołem, tak jak stanowimy go również my, świeccy. Często my, świeccy, wymagamy wiele od kapłanów, lecz nie potrafimy modlić się za nich. Nie umiemy zrozumieć, że są tylko ludźmi. Pojąć i ocenić samotności, która wiele razy może dotykać kapłana. Powinniśmy uświadomić sobie, że kapłani są takimi samymi ludźmi jak my i że potrzebują zrozumienia, trosk, że potrzebują uczucia, szacunku z naszej strony, bo oddają swe życie za każdego z nas, jak Jezus, poświęcając się Jemu. Pan chce, aby ludzie z owczarni, która została kapłanowi polecona przez Boga, modlili się i pomagali w uświęceniu swego pasterza. Któregoś dnia, kiedy będziemy po drugiej stronie, zrozumiemy cud, który Pan uczynił, dając nam kapłanów, którzy nam pomagają zbawiać nasze dusze.
Ludzie zaczęli opuszczać ławki, aby przystąpić do Komunii Świętej. Nastąpił wielki moment spotkania. Pan powiedział do mnie: poczekaj chwilę, chcę, abyś coś zobaczyła. Wewnętrzny impuls kazał mi skierować wzrok na pewną osobę, która wyspowiadała się przed mszą świętą. Kiedy ksiądz umieścił świętą hostię na jej języku, blask światła, podobnego do czystego złota, przeszedł przez tę osobę, najpierw przez jej plecy, potem otoczył ją z tyłu, następnie dookoła jej ramion, a na końcu dookoła głowy. Pan powiedział: oto jak raduje się, obejmując duszę, która przychodzi z czystym sercem, aby mnie przyjąć. Głos Jezusa był głosem szczęśliwej osoby. Byłam zdumiona, patrząc na tę przyjaciółkę powracającą na miejsce, otoczoną światłością, przytuloną przez Pana. Pomyślałam o tym cudzie, który tracimy, idąc przyjąć Jezusa z naszymi małymi lub wielkimi przeciwieństwami. Tymczasem Komunia Święta powinna być dla nas świętem. Często mówimy, że nie ma kapłanów, byśmy zawsze się mogli wyspowiadać. Ale problem nie tkwi w spowiadaniu się w każdej chwili. Problem polega z jednej strony na tym, że z łatwością wracacie do popełniania zła. Z drugiej zaś strony, jakie czynimy wysiłki, my na przykład kobiety szukając salonu piękności, a mężczyźni fryzjera przed jakąś uroczystością. Powinniśmy więc też wysilić się i poszukać kapłana, kiedy potrzebujemy, by usunął z nas wszystko, co brudne. Powinniśmy wyzbyć się zuchwałości przyjmowania Jezusa w każdej chwili, z sercem pełnym obrzydliwości. Kiedy poszłam przyjąć Komunię Świętą, Jezus powiedział do mnie: ostatnia wieczerza była momentem największej bliskości ze mną. W tej godzinie ustanowiłem coś, co mogło być pojęte jako największy akt obłędu w oczach człowieka. Uczyniłem siebie więźniem miłości. Ustanowiłem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca świata, ponieważ moja miłość nie mogła znieść, że zostalibyście sierotami. Wy, których kocham bardziej niż własne życie. Przyjęłam hostię. Jej smak był zmieniony, jakby stała się mieszaniną krwi i kadzidła, które mnie całą ogarnęło. Odczuwałam taką miłość, że łzy płynęły mi z oczu i nie mogłam ich powstrzymać. Wróciłam na swoje miejsce i uklęknęłam. Pan powiedział: posłuchaj. Chwilę później usłyszałam w moim wnętrzu modlitwę siedzącej przede mną kobiety, która właśnie przyjęła Komunię Świętą. To, co mówiła, nie otwierając ust, brzmiało mniej więcej tak: Panie, pamiętaj o tym, że to już koniec miesiąca i że nie mam pieniędzy, żeby zapłacić za mieszkanie, opłacić samochód, szkoły, dzieci. Musisz coś zrobić, żeby mi pomóc. Proszę, spraw, by mój mąż nie pił tak dużo. Nie mogę dłużej znosić jego pijaństwa. Mój młodszy syn będzie po raz kolejny powtarzał rok w szkole, jeśli mu nie pomożesz. Ma egzamin w tym tygodniu. I nie zapomnij o sąsiadce, która ma się przeprowadzić. Niech to zrobi szybko, bo już nie potrafię jej znieść. I tak dalej, i tak dalej. Jezus powiedział smutnym głosem: słyszałaś jej modlitwę? Ani razu nie powiedziała, że mnie kocha. Ani razu nie podziękowała mi za dar, jaki jej dałem, zniżając swoją boskość do jej biednego człowieczeństwa po to, by ją przyciągnąć do siebie. Ani razu nie powiedziała: dziękuję Ci, Panie. To była litania próśb. I tak robią prawie wszyscy, którzy przychodzą mnie przyjąć.
umarłem z miłości i zmartwychwstałem. Z miłości czekam na każdego z was i z miłości zostaję z wami. Ale wy nie zdajecie sobie sprawy, że potrzebuję waszej miłości. Pamiętajcie, że w tej wzniosłej dla duszy godzinie jestem żebrakiem miłości. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że On, miłość, błaga o naszą miłość, a my Mu jej nie dajemy? Co więcej, unikamy wyjścia na to spotkanie z miłością nad miłościami, z jedyną miłością, która składa siebie w nieustannej ofierze. Kiedy celebrans miał udzielać błogosławieństwa, Matka Boża powiedziała: bądź uważna. Robisz jakiś dziwny gest zamiast znaku krzyża. Pamiętaj, że to błogosławieństwo może być ostatnie, jakie otrzymujesz z rąk kapłana. Kiedy wychodzisz z kościoła, nie wiesz, czy umrzesz, czy nie. Nie wiesz, czy będziesz miała okazję otrzymać błogosławieństwo od innego kapłana. Te konsekrowane ręce dają Tobie błogosławieństwo w imię Świętej Trójcy. Dlatego zrób znak krzyża z szacunkiem, tak, jakby to miał być ostatni w Twoim życiu. Ileż tracimy, nie rozumiejąc tego i nie uczestnicząc każdego dnia we mszy świętej. Dlaczego nie uczynić wysiłku, by rozpocząć dzień pół godziny wcześniej, aby pobiec na mszę świętą i otrzymać wszystkie błogosławieństwa, które Pan chce na nas wylać? Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z powodu swoich obowiązków mogą czynić to codziennie, ale mogliby przynajmniej 2 lub 3 razy w tygodniu. Wielu opuszcza nawet mszę świętą niedzielną z błahych powodów. Mają małe dziecko, 2 lub 2 i dlatego nie mogą uczestniczyć we mszy świętej. Czy tak samo postępują, kiedy mają inne, ważne obowiązki? Mogą przecież wziąć wszystkie dzieci lub iść na zmianę. Mąż o 1 godzinie, a żona o innej, aby wypełnić obowiązek wobec Boga. Mamy czas na studiowanie, ale nie mamy czasu, aby przynajmniej w niedzielę uczestniczyć we mszy świętej. Jezus poprosił mnie, abym została z Nim 5 minut po zakończeniu mszy świętej. Powiedział: nie wychodź w pośpiechu, kiedy msza jest skończona. Zostań na moment w moim towarzystwie. Ciesz się Nim i pozwól mi cieszyć się Twoim. Zapytałam Go: Panie, jak długo zostajesz z nami po komunii? Powiedział: tak długo jak chcesz, możesz mnie mieć przy sobie. Jeśli będziesz do mnie mówić przez cały dzień, zwracając się do mnie w czasie swoich zajęć, będę cię słuchał. Ja zawsze jestem z wami. To wy mnie opuszczacie. Wychodzicie po mszy i kończy się dzień świętowania. Według was uczciliście dzień pański i zakończył się. Nie myślicie o tym, że mnie podobałoby się dzielić wasze życie rodzinne, przynajmniej w tym dniu. Macie w swoich domach miejsce na wszystko i każde pomieszczenie czemuś służy. W jednym jest sypialnia, w innym gotujecie, w innym jecie. A jak wygląda miejsce,
które zrobiliście dla mnie. Nie chodzi o miejsce, w którym mielibyście tylko obraz pokryty przez cały czas kurzem, lecz o miejsce, gdzie przynajmniej przez 5 minut dziennie rodzina gromadziłaby się, aby prosić o to, czego codziennie potrzebujecie. Prosić o błogosławieństwo, o opiekę, o zdrowie. Wszystko ma swoje miejsce w waszych domach. Oprócz mnie. Ludzie planują swój dzień, tydzień, półrocze, swoje wakacje. Wiedzą, którego dnia będą odpoczywać, którego dnia pójdą do kina lub na zabawę, kiedy odwiedzą babcię lub wnuki, dzieci, przyjaciół, kiedy oddadzą się rozrywkom. A ile rodzin przynajmniej jeden raz w miesiącu mówi: to jest dzień, kiedy musimy iść odwiedzić Jezusa w tabernakulum. Ileż jest całych rodzin, które idą rozmawiać ze mną, siąść przede mną i mówić do mnie, opowiadać mi o swoich problemach, trudnościach, które mają, prosić mnie o to, czego potrzebują, uczynić mnie uczestnikiem swoich spraw. Ile razy czytam nawet najgłębsze sekrety ludzkich serc i umysłów, ale cieszę się, gdy mi mówisz o swoim życiu, gdy pozwalasz mi uczestniczyć w nim jak członkowi rodziny czy najbliższemu przyjacielowi. O, jak wiele łask człowiek traci, nie zostawiając mi miejsca w swoim życiu. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, Jezus powiedział: chciałem zbawić moje stworzenie, chociaż moment otwarcia dla niego bramy niebios był pełen ogromnego cierpienia. Pamiętaj, że żadna matka nie karmiła swojego dziecka swoim ciałem. Ja zaś osiągnąłem ten szczyt miłości, aby dać wam udział w moich zasługach. Msza Święta to ja sam, który przedłużam pośród was moje życie i moją ofiarę krzyżową. Bez zasług mojego życia i mojej krwi, z czym staniecie przed Ojcem? Z nicością, z nędzą i grzechem. Powinniście przewyższać w cnocie aniołów i archaniołów, ponieważ oni nie mają radości przyjmowania mnie jako pokarmu, jak to jest w waszym przypadku. Oni piją krople ze źródła. Wy, którzy posiadacie łaskę przyjmowania mnie, macie cały ocean. Inna sprawa, o której mówił z bólem, odnosiła się do osób, które ze swojego spotkania się z nim uczyniły nawyk. Utraciły poczucie zdumienia wobec każdorazowego spotkania się z nim. Jezus mówił, że rutyna czyni niektóre osoby tak letnim, że nie mają nic nowego do powiedzenia mu, kiedy go przyjmują. Mówił o licznych duszach poświęconych, które tracą gorliwość rozmiłowania w Panu i czynią ze swojego powołania funkcję, zawód, któremu oddają się tylko na tyle, na ile to konieczne, i czynią to bez uczucia. Potem Jezus mówił o owocach, które muszą się pojawić po każdej komunii świętej, którą przyjmujemy. Zdarza się, że są ludzie, którzy przyjmują codziennie Pana, spędzają wiele godzin na modlitwie, wykonują liczne dzieła, ale mimo to nie dokonuje się przemiana ich życia. Dary, jakie otrzymujemy w Eucharystii, powinny przynieść owoce nawrócenia, wyrażające się w postawie i czynach miłosierdzia wobec braci i sióstr. My, świeccy, mamy bardzo ważną rolę do spełnienia w naszym Kościele. Nie wolno nam milczeć. Pan posłał nas, wszystkich ochrzczonych, abyśmy szli i głosili dobrą nowinę.
nie mamy prawa wchłaniać wszystkich tych prawd, a nie dawać ich pozostałym ludziom. Nie możemy pozwolić na to, by nasi bracia umierali z głodu, gdy my posiadamy tyle chleba w naszych rękach. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość.